Okay, ale... aktualnie, jeżeli kontuzja odpukać nie zatrzyma Rafała, no to on jest naprawdę zawodnik, zresztą w każdym sezonie, gdzie on grał i jak był zdrowy, no to on pokazywał, że to jest wyższy poziom, to jest inny poziom, jeżeli chodzi o technikę. Bycia z nim w Lechii Gdańskiej, robił różnicę na treningach, no co raz brał piłkę i... No, bawił się i balansem ciała, łatwość dribblingu i szukał takich podań niekonwencjonalnych, zresztą no, przewaga w każdym wiesz, boiska, tylko zdrowie właśnie. Tak, zdrowie, ale ja bym, no, ja bym trochę, jakby to jest pozycja takiej, powiedzmy, tak mi się wydaje, lewy pomocnik, taki trochę oszust dziesiątka, jeżeli jest taka pozycja, można taką pozycję wymyślić. Wiesz, kiedyś fałszywy napastnik wymyślono, fałszywy, no jest idealnie to jest taka fałszywa dziesiątka. Taka fałszywa dziesiątka z lewej strony, bo on idealnie się dobrze, bardzo dobrze się zabiera, jeżeli chodzi o dribbling do środka, z prawej nogi, tu strzelił akurat z lewej nogi bramkę, no ale wiesz, no, on pokazuje w każdym meczu, że wiesz co gubi przed nim w polskiej ekstraklasie? To, że on się umie zabrać z piłką w tempie, jakby w biegu. No i to jest ale rozmawiałem z nim i pytałem, czy był jakiś odzew od trenera Michniewicza albo kogokolwiek ze sztabu szkoleniowego i cisza. No może wiesz, jak to mówię, nie ma pieniądze lubią ciszę i powołania też być może lubią ciszę, trzeba trzymać transfery kciuki. Transfery lubią ciszę. No więc właśnie. Więc a może... są oferty, są, ale niezadowalające. O,